Znajdujemy się w tygodniu paschalnym pomiędzy Niedzielą Zmartwychwstania a Białą Niedzielą. Słuchamy Słowa Bożego, które będzie nam towarzyszyć w tym najbliższym czasie. Czytanie z dzieł apostolskich. To czytanie z dzieł apostolskich będzie się przewijało właściwie przez cały ten czas okresu wielkanocnego. A w tym tygodniu paschalnym słuchamy też opowiadań o zmartwychwstaniu. Dzisiaj mamy to jedno z bardziej znanych i dłuższych opowiadań z Łukasza, mianowicie o tej drodze, którą przybyli uczniowie z Emaus wraz z Chrystusem. To, co pojawia się bardzo często w dzisiejszych czytaniach, to jest patrzenie. Dzieje apostolskie. Do świątyni przychodzi Piotr i Jan. Spotykają w bramie świątyni człowieka sparaliżowanego i ten patrzy. Patrzy na Piotra i Jana i prosi ich o jałmużnę. Tyle od nich oczekuje. Patrzy na nich jak trochę ptak drapieżny na swoją ofiarę, żeby upolować, żeby coś z nich zedrzeć. To, co, do czego jest przyzwyczajony, nie ma specjalnie wielkich wymagań. Po prostu ich obżebrać, dostać jałmużnę. Wchodzą ci, którzy są pobożni. Do uczynków teraz miłosierdzia należy też tak zwana cedaka, jałmużna, ofiara, sprawiedliwość wręcz. To się należy tym biednym, więc on patrzy na nich jako na tych potencjalnych darczyńców. Pomimo, że jego wzrok jest mało przenikliwy, bo patrzy na nich, ale oni nie mają nic przy sobie. Nie mają złota ani srebra, nie mają pieniędzy, znaczy się. Jakie to jest to patrzenie? Przypomniałem sobie takie zdarzenie, które miałem na dworcu w Krakowie w tym roku, kiedy przechodziłem przez dworzec. Podeszło do mnie dwóch takich chłopaków, mężczyzn, jakiś ze wschodu bardziej, z Dalekiego Wschodu. I proszą, żebym coś dał do jedzenia, kupił coś do jedzenia. Mówię, no nie mam. No i taka rozmowa i w pewnym momencie jeden z nich mówi, ty kłamiesz, że nie masz teraz... Czy ja mówię, że też żyję z żebrania. Mówię, wtedy on mówi, ty kłamiesz, to jest niemożliwe. Ty jesteś ksiądz, to ty masz. I odwrócili się na pięć i odeszli. Myślę, że to jest taki wzrok, który też oni mieli, czy oczekiwania, które mieli, tak jak ten paralityk wobec Piotra i Jana. Niemożliwe, żeby ci apostołowie nie mieli, skoro gdzieś tam gromadzą lud, skoro są na fali. Jak mogą nie mieć? Przecież żyją z tego, muszą mieć. Patrzy na nich, ale patrzy w sposób zły. Patrzy, czy ograniczony, czy jakoś tak skoncentrowany tylko na tym, żeby coś od nich otrzymać. Natomiast Piotr i Jan zwracają się do niego z tą propozycją. Spójrz na nas. Przecież patrzy na nich. No ale patrzy właśnie, tak jak słowo mówi, oczekując od nich jałmużny. Sposób widzenia, perspektywa, kąt patrzenia jest bardzo taki ograniczony. Tylko w ten sposób patrzą na niego. I nagle otrzymuje o wiele, wiele więcej tego, co nie było w planie. Że otrzymuje zdrowie, otrzymuje uleczenie. I teraz staje na nogach, chodzi, skacząc i wielbiąc Boga. I teraz patrzy na niego kto? Tłum, cały lud. Widzi go, chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznaje, widzi właściwie tego człowieka, który do tej pory siedział i żebrał. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
I to jest jak gdyby ta perspektywa, która daje pierwsze czytanie. I teraz mamy znowu dwóch uczniów, którzy idzie. Dwóch uczniów, który ucieka od świątyni. Tamten przychodzi do świątyni, ci wchodzą do świątyni, ci od świątyni właściwie uciekają. Uciekają z Jeruzalem do Emaus, gdzieś tam, gdzie mieszkają, gdzieś tam, gdzie wracają po porażce, jakim był śmierć Chrystusa. I przychodzi do nich Chrystus, sam Chrystus. Ale oczy ich znowu są przesłonięte, tak, że go nie poznają. Patrzą na niego, ale go nie widzą. To już nie tyle apostołowie. Sam Bóg staje się widoczny. Sam Bóg wchodzi w ich historię, kroczy z nimi, a oni nie widzą. Nie widzą. Oczy są ich przysłonięte, jakby przysłonięte. I teraz, co jest tym czymś, co otwiera ich oczy? Pierwsze to jest Słowo. Chrystus przychodzi, ten nierozpoznany, ten właściwie taki nawet pogardzany, bo oni stają ponad Nim. Mówią jasno, że ty się nie znasz na historii, skąd ty jesteś, nie wiesz, co nas dotyka, nie wiesz, jakie są problemy. Wszyscy to wiedzą, całe miasto jest poruszone, a ty jesteś chyba jedyny, który nie wie, o co chodzi. I Chrystus wchodzi z nimi w dialog. Zaczyna od tego, że wyjaśnia im pisma. I to jest to coś, co ich dotyka. Jako pierwsze. Że dzięki temu, że zaczynają słuchać Słowa Bożego, zaczynają otwierać na to łamanie Słowa Bożego, które czyni wobec nich Chrystus, bo to jest pierwsze łamanie, które przychodzi do nich przed łamaniem tego chleba, które ostatecznie otwiera im oczy, jest to łamanie Słowa Bożego, które powoduje, że oni w ogóle tego Chrystusa, tego nierozpoznanego, tego gościa zapraszają do wewnątrz, tam gdzie idą, do swojego domu. I dopiero potem jest ta druga część, czyli ten gest eucharystyczny, to zasiadnięcie przy stole, modlitwa, którą ma daje Chrystus, błogosławieństwo i łamanie chleba. I w tym momencie otwierają się im oczy. Jakby święty Łukasz mówi, kiedy się chrześcijaninowi otwiera oko, kiedy widzi Chrystusa, kiedy jest na Eucharystii. Pierwsze słowo podprowadza pod Eucharystię, drugie, kiedy przychodzi ta Eucharystia, to rozpoznają go. Nie jest możliwe, pewnie możliwe jest dla Pana Boga. Znamy przypadki, nie wiem, Frosarda i tych innych nawróceń, które były poprzez to, że zobaczyli tylko Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i nagle z ateisty stali się wierzącymi. Nie znając, nie wiedząc wiele o Panu Bogu, o Bogu chrześcijan. Możliwe jest dla Pana Boga wszystko, ale taka normalna droga, którą człowiek ma iść, to jest poprzez to, że najpierw zaczyna słuchać Słowa Bożego, żeby dojść do Eucharystii. Dlaczego człowiek dzisiaj odchodzi do Eucharystii? Bo nie ma Słowa, bo to Słowo go nie fascynuje. Nie zna Chrystusa, nie jest otwarty na Jego możliwość wejścia, zaproszenia Go do swojego życia, bo nie zna Słowa Bożego, więc ta Eucharystia jako jeszcze to pogłębienie jest dla niego niezrozumiałe, dlatego odrzuca również Eucharystię. A ci uczniowie otwierają im się oczy i zaczynają go poznawać w momencie, kiedy widzą połamanie chleba, sposób, w jaki Chrystus łamie dla nich chleb. I teraz dopiero dzięki temu wydarzeniu wracają z powrotem do Jerozolimy. Pan, tam słyszą, że Pan ukazał się Szymonowi, Szymon i również inni zobaczyli go. I oni również opowiadają o tym, jak go poznali, jak go zobaczyli i rozpoznali go przy łamaniu chleba. Słowo, które przychodzi również do nas, pytając nas o nasz sposób widzenia, wpatrywania się w Chrystusa, otwarcia na Słowo Boże, danie się Panu Bogu poprowadzić, zobaczenie Go w Eucharystii, w tym łamaniu chleba,
we wspólnocie. Na ile ja jestem dzisiaj zainteresowany tym, żeby rzeczywiście zobaczyć Chrystusa. Pierwsze zobaczyć, a drugie też przeżyć to, co przeżyli apostołowie i ten paralityk. Bo co paralityk przeżył? Nie tylko to, że został uzdrowiony. Jest tu powiedziane, że chodzi, skacze i wielbi Boga. I teraz ci inni, którzy patrzą na tego byłego paralityka, teraz człowieka uzdrowionego, ogarnia ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. Nie tylko to, że go spotkało uzdrowienie, ale również to, że spotkało go to, ta przemiana jego życia, że wielbi Boga. Zobaczyć, inni widzą, jak on wielbi Pana Boga. I to jest zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. Nie tylko to przejście. Można się skupić tylko, znowu patrzeć na Pana Boga, patrzeć na Kościół, na wszystko tylko pod tym kątem patrzenia, żeby doznać uzdrowienia. Już nie tylko można patrzeć na Kościół, na Pana Boga jako tego, który coś daje do jedzenia, tak jak, czy jałmużnę, tak jak patrzył paralityk, ale można teraz patrzeć jako, owszem, tego, który może mi dać uzdrowienie i tylko tego oczekuję, ale to słowo prowadzi dalej, że punktem docelowym, punktem kulminacyjnym tego spotkania z Panem Bogiem jest uwielbienie Pana Boga. Czy to jest ten owoc, który jest tym owocem przeze mnie upragnionym? Czy tylko, tak jak wczoraj było tu powiedziane, że mogę patrzeć na Pana Boga jako na tego, co do którego mam pewne oczekiwania, egoistyczne pragnienia. Niech Pan Bóg mi da uzdrowienie, koniec, kropka. Czy też chcę się Panu Bogu przeprowadzić dalej, nawet gdybym nie miał tego uzdrowienia. Bo punktem docelowym jest wielbienie Pana Boga. Ilu ludzi w historii nie doznało tego uzdrowienia fizycznego? Marc Tropez, inni, nie wiem, stygmatycy, którzy cierpieli. Wielu jest takich świętych, którzy nie doznali tego fizycznego uzdrowienia z ich paraliżów, z ich chorób i tak dalej, a żyli w uwielbieniu Pana Boga. I teraz na ile ja się Panu Bogu chcę dać podprowadzić do tego momentu, otworzyć ucho na Jego Słowo, modlić się Jego Słowem, żyć Jego Słowem, żeby mnie to podprowadziło pod Eucharystię, czyli to po to dziękczynienie, uwielbianie za wszystko, co Pan Bóg czyni w moim życiu. Nawet za to, że mi daje chorobę. Nawet za to, że daje śmierć moją, innych. To wszystko, co się dzieje, że mogę Pana Boga w tym wszystkim uwielbiać. Krótka lekcja tego uwielbienia. To jest dzisiejszy psalm responsoryjny. Czy będę chciał go naprawdę z jakimś takim czystym nastawieniem odmówić, pomodlić się tymi słowami, to znaczy uznać te słowa za moje słowo. Tu, gdzie jestem, w tych cierpieniach, które mam, w tych paraliżach, które mam, w oczekiwaniach, które mam, we wdzięczności za to, że Pan Bóg do mnie mówi, we wdzięczności za Eucharystię, którą Pan Bóg mi daje. Psalm 105. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy. Rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Wpatrujcie się w to oblicze. To słowo dzisiaj, to jest ta zachęta, że mógł się tym psalmem modlić, podobnymi psalmami, podobnymi słowami. Uwielbienie Pana Boga za to wszystko, co robi w moim życiu. Że ja jestem tym paralitykiem, który otrzymał te niesłychane dary. Dary słowa, dar Eucharystii, dar sakramentów. Że moje życie, takim jakim ono jest, już jestem życiem wygranym. Jestem życiem, gdzie mogę Pana Boga uwielbiać.
Mogę Mu dziękować za wszystko, za wszystkie te wielkie cuda, które On uczynił w moim życiu, że mogę mieć to inne patrzenie na ten świat. Nie, że ten świat się zmieni, może być takim, jakim jest, ale zmieni się mój kąt patrzenia, że patrzę na ten świat jako na to miejsce działania Pana Boga, że Bóg jest w tym świecie, że Bóg kroczy razem ze mną poprzez ten świat, że Pan Bóg chce mi dawać to serce nowe, to serce, które jest sercem wielbiącym Pana Boga ze wszystkie cuda i łaski, których każdy dzień jest pełen po brzegi.